Arabski klimat się zaczyna. Arabskie noce, potrzebuję wody, bo się pocę. Cały w diamentach i cały w złocie. Eksperyment, podjeżdża taksów ugarnę. Gdzie wycieczka arabska będzie ekstremalnie. Podjazd do miejscowego haremu. Teraz wszystkie dziewczynki usługujące Adiemu. Arabskie noce i arabskie dni, te klimaty. Urban, arabskie szaty, znane te tematy. One wszystkie są moje i mówią do mnie szejku. Jestem taki już przyjęty, że aż powiem ojejku. Teraz nasze głosy prosto z Arabii. Pytacie kto to? Dopiero Jadi Hasan. Dużo, dużo wózki, dużo ładnych pań. Ach, ten Adi co zadrałem, wciąż zalewa chtań. Do wyboru tysiąc dań, czy coś każdy potrzebuje zmian. Teraz kilka moich zdań. Ala lajka, zaczyna palić się fajka. To może jest sen, albo to może jest bajka. Przygotowane dryny i piękne dziewczyny. W oczekiwaniu chwila, kiedy przybędzie już z pustyni. Kiedy Piero krzyczy w tym kawałku, nic nie będzie o ulicy, nie ma ławek, nie ma bloków, dajcie spokój. Piast kuzyni do podróży, jestem gotów. Cel podróży, Arabia jest celem. Jestem ustawiony tam z moim przyjacielem. Przybita sztama, potem szybko do Hasana. Tam wódka i szama i może coś jeszcze. Arabskie noce i przechodzące deszcze. Achmed mnie popędza, więc lepiej się streszczę. Jeśli nie dojadę, to wszystko spieprzę. Adi tam czeka, ile można czekać jeszcze. W imię Allaha ściągam kolejnego macha. Jadę na spotkanie, pędząc po pustynnych piachach. Ej, zobacz, jak dopierdala karawana. Arabską nocą, od białego rana. Arabskie gwiazdy, wskazujące drogę. Arabski piasek, po którym jechać już nie mogę. Już za niedługo założę nogę na nogę. Perskie dywany, obok piękne damy. Złoto, szmaragdy, trunki, ten klimat. Arabska noc i za cały jej klimat. Słuchajcie dalej, bo to jeszcze nie jest finał. Klimat jest taki, nikt nie będzie się spinał. Przywiózł ze dwa biutkaniny. Uczeszone z haremu są wszystkie dziewczyny. Dają buziaki jak medal, czysty kwiru maki. Klucz od pałacu i alkoholu pełne baki. Zajebiste bogactwo, dopiero teraz się kiwam. Jeszcze by się przydał, Aladyna dywan. Transport gratis, a ty co się gapisz? Piero Adi, a ty coś lepszego napisz.